kierując się potrzebą zabezpieczenia zdrowia, życia, bezpieczeństwa mieszkańców, musieliśmy dokonać oceny przygotowań. Po raz 11 przygotowujemy się na przyjęcie Woodstockowych gości. Będziemy mieli na samym festiwalu 40 pojazdów i 132 strażaków. Jest to chyba największa w Europie impreza, która zlokalizowana jest od dużych aglomeracji miejskich. Uczestnicy festiwalu to nie są dzieci. Uczestnicy festiwalu są to osoby posiadające już pewne doświadczenie życiowe. Przed nami 20. przystanek Woodstock. Jest to największa w Europie impreza pod gołym niebem. Takie przedsięwzięcie wymaga zaangażowania i koordynacji wielu służb. Ostatnia odprawa przed przystankiem odbyła się w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. Będziemy mieli na samym festiwalu 40 pojazdów i 132 strażaków. Jeżeli chodzi o odwody operacyjne, to one są z województwa zachodniopomorskiego i ze strony niemieckiej. Przed samym otwarciem, rozpoczęciem festiwalu dokonamy jeszcze lustracji tej części sceny, małej sceny i pozostałych Akademii Sztuk Przepięknych, Hari Krishny i gastronomii. Policja oprócz zadań związanych z zabezpieczeniem ładu, porządku, bezpieczeństwa na terenie i w bezpośredniej bliskości samego festiwalu będzie podejmować działania w ramach podoperacji Droga, gdzie podstawowymi zadaniami będzie zapewnienie bezpieczeństwa na szlakach komunikacyjnych drogowych. Staramy się pomagać organizatorowi w tym roku w sposób szczególny, biorąc udział w budowie nowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, chociażby na terenie przystanku. Bierzemy udział dodatkowo w zabezpieczeniu medycznym, woprowskim na terenie miasta, zabezpieczeniu komunalnym, sanitarnym w stopniu większym niż zawsze. Województwo lubuskie, w którym jesteśmy od wielu, wielu lat, jest idealnym miejscem do organizacji tego typu imprez, nie ze względu na lokalizację, ale przede wszystkim na to, że możemy tę imprezę zorganizować bezpiecznie przy współpracy bardzo profesjonalnych służb i bardzo dużemu zaangażowaniu panu wojewody i wszystkich osób, które no nie rzucają organizatorowi kłód pod nóg, wręcz przeciwnie, razem wspólnie zasiadają do stołu i staramy się tą imprezę przygotować jak najbardziej bezpiecznie.